Drodzy widzowie, nadeszła wiekopomna chwila. Robimy specjalne wydanie magazynu o Heroesach. Preordery można składać na sklep cdaction.pl, a teraz przejdźmy do odcinka. Nigdy. Okej. Słuchajcie, nagrywam dziś sam, co ma swoje plusy. Na przykład mogę na głos powiedzieć: Crash Bandicoot to martwa seria, jamraje śmierdzą. Cisza. Jest to też dobra okazja, żeby wiele razy powiedzieć Mario do kamery i ja nierazu nie usłyszę. Trafiłem ostatnio w internecie na screena z taką miniaturką. W skrócie, chłop zrobił materiał o tym, że Nintendo wydaje za mało gier. To opinia, z którą pewnie sami spotkaliście się wielokrotnie. Mieszkamy w Polsce. Już parę razy porównywałem ją do Asterixowej Galii, która jako ostatnia opiera się podbojom Rzymu, tylko zamiast Rzymu jest Nintendo, a zamiast magicznego napoju wiśniówka. Krytykowanie Nintendo, skądinąd często słuszne, jest tu sportem narodowym, jak w Asterixie bicie Rzymian po ryjach, a bardziej popularna jest tylko jedna dyscyplina. Ignorowanie Nintendo. Dlatego słyszeliśmy już takie opinie i mogłoby się wydawać, że to ta sama stara śpiewka, którą dobrze znamy. Ale jemu chodziło o to, że Mario i Zeldy jest za mało. I przez to zacząłem sobie troszkę myśleć, za co z góry przepraszam. Przygotujcie papier toaletowy o co najmniej dwóch warstwach, bo ciągle tylko to Mario to dwuwarstwowe gówno prawda. Otóż na tym najbardziej podstawowym poziomie, tak, Nintendo wydaje sporo gier z Mario w nazwie, ale to są naprawdę bardzo różne gry. Mario Mariowi nierówne, nawet w ramach samych platformówek 2D, no bo czym innym jest stareńkie Super Mario Bros., czym innym Yoshi's Island dzielące z nim właściwie tylko gatunek, jeszcze czym innym współczesne koopowe odsłony i czym innym chociażby Super Mario Maker, pozwalający tworzyć własne poziomy i grać w poziomy stworzone przez ludzi, często w ogóle nawet nie działające jak typowa platformówka. I patrząc trochę szerzej, są platformówki trójwymiarowe, siłą rzeczy gameplayowo bardzo odmienne od serii dwuwymiarowych. Jeszcze szerzej, masa innych gatunków, są przeróżne sportówki i takie większe i zbiory minigier, jest seria gier wyścigowych, seria gier imprezowych, są przygodówki z Mario, RPG z Mario, ostatnio gry taktyczne z Mario. To wszystko są oddzielne serie, które odróżniają się od siebie tym, co najważniejsze. Gameplayem. I nie chcę tutaj obracać dyskusji przeciwko Bogu ducha winnemu Ubisoftowi, ale już więcej podobieństw da się znaleźć w rozgrywce Assassinów, Far Cry'ów i Watch Dogs'ów, a to są trzy różne marki, niż w dowolnych trzech czołowych seriach z Mario. I żeby nie było, Nintendo jest tu oczywiście czegoś winne, nawet jeśli nie tego, że ciągle robi tę samą grę, to tego, że wpycha tego Mario w różne bardziej lub mniej fajne gameplayowo rzeczy, co może się podobać albo nie. Ja na pewno chętniej zagrałbym w jakiegoś nowego RPGa Nintendo, niż w nadchodzący remake Super Mario RPG, albo w Golden Suna. Dajcie mi Golden Suna, co? Ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że w mocno przeciętne Super Mario Strikers Battle League nie zagrałbym w ogóle, gdyby nie było tej grze tak głośno właśnie za sprawą marki. I zachowajcie tę myśl w serduszkach, bo idziemy dalej. Dlatego, że błędem jest też mówienie, że Nintendo rozwija tylko dwie marki na krzyż. W ciągu ostatnich 10 lat wydali gry spod takich szyldów jak Pikmin, Donkey Kong, Star Fox, Luigi's Mansion, Animal Crossing, Metroid, Fire Emblem, WarioWare, Xenoblade Chronicles, Splatoon, Kirby, ARMS, a do tego Chibi-Robo, Art Academy, Dillon, Nintendo Labo, BoxBoy, Brain Age, Steel Diver, NES Remix, Clubhouse Games, czyli no, dużo. I jeszcze inne pojedyncze strzały jak Codename Steam, Tomodachi Life czy Miitopia. Oprócz tego oczywiście Zelda, przeróżne Pokémony, w tym RPG, Dungeon Crawlery, Pokémonowy Tekken, logiczno-zręcznościowa fotografia na szynach i tak dalej. No i to nieszczęsne Mario, w tym RPGowate Mario & Luigi, przygodówkowe Paper Mario, logiczno-zręcznościowy Mario vs. Donkey Kong, wyścigowy Mario Kart i znacznie, znacznie więcej. A także bijatykowo imprezowe Super Smash Bros., w którym spotykają się nie tylko marki Nintendo, ale w ogóle spora część branży. Dużo tego, co nie? A liczę tylko marki należące do Nintendo. Dodajmy do tego takie rzeczy jak sfinansowanie Bayonety 2, której wyrodna matka Sega nie chciała wydać, jak sfinansowanie Marvel Ultimate Alliance 3, albo w ogóle mobilki, takie jak Dragalia Lost. Miałem dawno temu taką rozkminę, że ciekawe, czy jest jakiś gatunek, nie szczegółowy podgatunek typu looter shooter albo boomer shooter, tylko na przykład ogólnie strzelanka, za który Nintendo jeszcze się nie zabrało. I wreszcie miałem pretekst, żeby to sobie sprawdzić. No więc jedynymi gatunkami, których Nintendo chyba nigdy się nie dotknęło, jeśli coś pominąłem, napiszcie mi w komentarzu, są beat'em upy, co w sumie nie dziwi, bo to nie jest jakiś mega popularny gatunek i jeśli tak stara firma nie zrobiła beat'em upa w latach 90, to współcześnie też raczej się za niego nie zabiera, symulator chodzenia oraz survival horror. Zwykły horror, owszem, i nie chodzi o Luigi's Mansion, tylko o Eternal Darkness, ale survival horroru nie zrobiło, chyba że liczyć taki prawdziwy, życiowy, survivalowy horror, jaki przeżyła konsola Wii U oraz wszyscy jej posiadacze. Cała reszta gatunków w tej lub innej formie została przez marki Nintendo
co najmniej liźnięta. Chociaż oczywiście można by tutaj odbyć wiele nikomu niepotrzebnych dyskusji na temat klasyfikacji. Weźmy na przykład MMO. Nintendo zawsze stawiało bardziej na lokalny multiplayer i to nie tylko dlatego, że dopiero parę lat temu dowiedzieli się, że istnieje internet, śmieszki wyjedne. Więc za niezwykle zabawne uważam to, że gra Nintendo, najbliższa MMO, jaka kiedykolwiek się ukazała, to wydane niedawno Everybody Want to Switch z lokalnym multi do maksymalnie 100 osób. MMO, ale lokalne. A tak bardziej poważnie to Pokémon Go to w sumie jest MMO, a Nintendo jest właścicielem marki Pokémon i współwłaścicielem jej wydawcy. Pomyślałem, że to dobry moment, żeby, skoro i tak już tutaj jesteśmy i pewnie są wśród nas ludzie, którzy nie znają portfolio Nintendo na wylot, polecić trochę mniej oczywistych gier Nintendo, które nie mają nic wspólnego z Mario, Zeldą i Pokémonami, a są zdecydowanie warte uwagi i dostępne na Switchu. Miłośnikom RPG-ów z krwi i kości polecam przede wszystkim serię Xenoblade Chronicles. Możecie zacząć od dowolnej odsłony, a ja chyba nawet polecałbym na początek trójkę. To odrębne historie, więc czemu by od razu nie zacząć od tej najlepszej? Zwłaszcza jeśli chcecie wkręcić się w świetnie przemyślany, wiarygodny świat, rozgrywające się w tym świecie porywające historie. A bohaterowie, jacy wielowymiarowi, pań... Idź pan w chór. Ludzi zmęczonych tradycyjnymi strzelankami zachęcam do zapoznania się z serią Splatoon. Jest i świetna kampania, i świetne multi. Splatoon to w ogóle pierwotnie miało być Mario, ale na dość wcześniej na tym etapie stwierdzono, że będzie tej grze służyła własna tożsamość. I bardzo dobrze, bo pod wieloma względami to jest najbardziej jakaś strzelanka, jaką można znaleźć. Jak ktoś lubi strategie i gry logiczne, niech sprawdzi Pikminy. Cała seria jest na Switchu, a lada chwila wyjdzie czwórka. Jak ktoś poczuł, że w Soulsach robi się już zbyt dobry, to polecam połamać pada podczas gry w Metroid Dread. A jak po prostu chce pograć w kosmiczną strzelanko grę logiczną, no to seria Metroid Prime. Lubicie gry taktyczne? Czeka na was świeżo wydany remake uwielbianego Advance Wars. A jeśli lubicie sobie pomiędzy bitwami poerpegować i porozwijać relacje z pięknymi dziewczynami i przystojnymi chłopcami, to dlaczego jeszcze nie graliście w Fire Emblem Three Houses? Tych gier jest naprawdę sporo jak na marki należące do jednej firmy. I tutaj wracamy do sedna problemu. W Polsce głosy o tym, że Nintendo wydaje za mało gier i nie będę dla jednej gry kupował konsoli, wynikają w dużej mierze z niewiedzy połączonej z potrzebą racjonalizowania sobie tego, że masz te 20, 30, 40 lat, a ominęła cię masa klasyki wyprodukowanej przez Nintendo, która na całym świecie znajduje się w ścisłym kanonie gierkowych lektur. A taka racjonalizacja jest zupełnie niepotrzebna, bo to przecież nie jest wina Polaków, że ich to ominęło. No i nigdy nie jest też za późno, żeby choć część tego kanonu nadrobić. Tymczasem na zachodzie tego typu głosy wynikają z czegoś innego. Wspomniany na samym początku chłop narzekał, że Nintendo wydaje za mało gier, bo z tych wszystkich świetnych rzeczy, które wymieniłem wyżej, interesują go dosłownie dwie marki, Mario i Zelda. Na zachodzie wykształcił się podtyp gracza, którego w Polsce praktycznie nie ma. Ludzie, którzy grają w dwie serie Nintendo i narzekają, że między kolejnymi odsłonami gier z tych serii odstępy są zbyt długie, zamiast po prostu zagrać w coś innego. I do tego zmierzam. Właśnie przez to, że tak wielu jest takich graczy, Nintendo tak eksploatuje markę Mario, bo dla wielu korowych fanów Nintendo liczą się Mario, Zelda i Pokémon. Topka najlepiej sprzedających się gier na Switchu? Ring Fit Adventure, Mario, Mario, Pokémony, Mario, Pokémony, Zelda. Cóż, przede wszystkim Mario, Pokémony i Zelda, Animal Crossing i Mario. Warto więc, i teraz mówię do tych osób, które myślą o wejściu w świat Nintendo, nie zatrzymywać się na tych najbardziej oczywistych grach ze ścisłej topki. Jest duża szansa, że to właśnie w czymś bardziej niszowym się zakochacie, bo lubić strzelanki i nie zagrać w Splatoona to jak być fanem przygodówek i nie zagrać w serię Blackwell. Do zobaczenia. I zagrajcie w serię Blackwell. No i dobre.